Jacek i Patryk z kanału Śniadowego. Zapraszamy Was dzisiaj na odcinek specjalny. Będziemy próbować piw, które zrobiły duże zamieszanie na grupkach piwnych facebookowych. I może raz sobie pokażmy. Dun, dun, dun. Browar Mentzen, słuchajcie. Browar Mentzen. Wielu ma swoich popleczników, wielu ma swoich hejterów, można powiedzieć. No i co? I na czym będzie polegał w ogóle odcinek? Otóż, odcinek będzie polegał na tym, że Jacek będzie przeprowadzał blind test tych piw, ponieważ każde z nich, każde z trzech, które Browar Mentzen wypuścił dotychczas, jest w innym stylu. I znaleźliśmy bardzo podobne odpowiedniki tych piw na naszym polskim kratowym podwórku i chcielibyśmy sprawdzić, jak one się mają. Tak, tak. I jak one się mają do jakości. No bo o samej marce można mówić różnie. Jeśli ktoś jest zwolennikiem tego polityka, no to z góry jednak ta ocena może być zawyżona. Jeśli jest wrogiem, zaniżona. I to też widać na Antapcie bardzo, bardzo mocno. Tak, dokładnie. A tutaj warto podkreślić, że jednak ten polityk ma tak skrajne poglądy, że ma albo ludzie go kochają, albo nienawidzą. Tak? Dokładnie. I, dokładnie. Kwestia tego. Okej, browar jest, zrobił wokół siebie wiele zamieszania, ale zobaczmy, jak tak naprawdę z jakością. Ja nie będę wiedział, które to są piwa. Będę oceniał według swoich sensorycznych doświadczeń. I w ten sposób po prostu zweryfikujemy to. I co? Myślę, że będziesz po prostu po kolei pokazywał te piwa i podawał mi po prostu próbki, nie? Dokładnie. Słuchajcie, no sprawa jest osobista, dlatego że no, mimo wszystko to jest takie trochę pokazanie tego, że niekiedy marka jest nad produktem, co jest zjawiskiem powszechnym w innych branżach, ale w branży piwnej jednak to jest to troszeczkę zjawisko takie raczkujące, przynajmniej w Polsce. No i zobaczymy, jak to się ma. Ja do tych piw jestem nastawiony bardzo neutralnie. Nie mam żadnych oczekiwań względem tych piw, że będą jakieś wybitne w swoim stylu. Oczekuję jedynie tego, że będą poprawne. Czy tak będzie? Jacek dzisiaj sprawdzi. Mam nadzieję, że piwa będą jak najgorsze, ponieważ nie jestem zwolennikiem pana Mentzena, więc powiem przeciwnie, jestem z zupełnie drugiej strony barykady. Więc no co, na plan jeszcze się okaże. Nie będę kompletnie sugerował się swoją opinią, natomiast tylko smakiem. No i zobaczymy, jak ze smakiem tych piw, bo wiem, że na pewno wiele osób jest ciekawa tego, a ciężko to sprawdzić, patrząc tylko na etapa. Prawda. Dlatego przystępujemy do testu. I wracam do Was ja. Patryk zaraz podejdzie do mnie z dwoma próbkami. I zobaczymy. Dwa piwa nalane. I co to za piwa, powiedz mi, Patryku? To już jest styl Witbier. Witbier. Dokładnie. Okay. Tu już widzę strasznie spienione. O, 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 pokażę. Drugie tak samo. No i co? Może opowiemy, jakie piwo porównujemy. Oprócz browaru Mentzen nalewamy również piwo. Jest to White Dove z browaru Schaupif. To jest kooperacja Schaupif i browaru Mielisch. To są dwa browary, które ja gdzieś tam bardzo cenię. I tutaj jest 12 stopni plato, 4,8% alkoholu. Dlatego jest to bardzo kanoniczny witbier. Drożdże, kolendra, skórka pomarańczy, no prawdziwy witbier. Klasyka. Z drugiej strony mamy tutaj naszego Mentzena. 4% alkoholu i też 12. Dlatego parametry są bardzo zbliżone. Mhm. Tutaj oczywiście też skórka pomarańczy, kurakao, kolendra, jak przystało na witbiera. Okej. Okay. Dobra. Spróbujemy pierwsze ze szklanki Piwne Mosty. Reklama, może będą nas sponsorować. Dobra, ja macie jest. Nie podoba mi się aromat. Od razu to powiem. Jest faktycznie skórka pomarańczy, ok. Ale jest coś takiego. Nie wiem, ja mam na ten deskryptor zgniły banan. Nie wiem, czy to dobry deskryptor, ale czasem taką nutę spotykam w Weizenach, czasem rzadko właśnie w Witbierach. Można powiedzieć, taki zgniły banan. Ja tak to interpretuję.
No i tak. Jest okej, okay, jest stylowe. To na pewno. Na ślepo bym trafił, że to jest Witbil. Natomiast jeśli chodzi o same wrażenia smakowe, wydaje mi się bardzo wodnisty. Jakbym miał powiedzieć najbliżej temu piwu do żywca białego. Więc myślę, że nie jest to zbyt dobra rekomendacja dla jakiegokolwiek drwalu rzemieślniczego. No i jakbym miał obstawiać, no to powiedziałbym, że w szklance Pięknych Mostów znalazł się Witbil z Browaru Mensen. Ale zobaczmy drugą szklankę. Tutaj szklanka z Pity. No i moim zdaniem też nie zachwyca, ale nie ma już tam takiej zalegałości, takiej zgnilizny, bym powiedział, trochę mocno, ale jest takie orzeźwienie, jest właśnie ta kujakano, skórka pomarańczy, kolendra, mocno i to jest, w sumie nie, ale aromat jest świeży. No. I tu już jest naprawdę klasowy Witbil. Jest rzeźko. Jest na pewno. Jak tamto piwo było wodniste, tutaj kompletnie tego nie ma. Jest po prostu dużo kolendry, dużo skórki pomarańczy i fajnie to komponuje się z fakturą tego piwa. Nie jestem fanem ogólnie piw na słodzie pszenicznym. Tak tutaj spokojnie mogłoby być to piwo, które piję na co dzień. Sesyjna. Jeszcze spróbuję. O! Tutaj wyszła teraz taka porządna skórka pomarańczy. To tak mocno, bardzo. Atakując cytrusy. Ale nie, tutaj też wydaje mi się za mało jest to piwo nasycone. Nie ma takiego nagazowania i dużo to odejmuje temu piwo. No dobra. Także tutaj obstawiam substancję Pitne Mosty, piwo z Browaru Mensen. Oczywiście tutaj moja opinia, że ten browar będzie gorszy niż browar Milicz. Natomiast tutaj w szklance popięcia obstawiam browar Milicz. Naprawdę klasowe Witbil. Mogę spokojnie powiedzieć wyznacznik stylu. To skończyliśmy z pierwszym piwem. Tutaj był Witbil. Lecimy zaraz z drugim. Kolejne piwo to Hefeweizen. Tutaj, jeśli chodzi o wybór, no to mamy oczywiście piwo Mensena. To jest, słuchajcie, górne fermentacje, oczywiście słody jęczmienny, pszeniczny, chmiel, drożdże. To jest 5% alkoholu, 12 BLG. Do porównania Sandy, Hefeweizen z Funky Fluid. Tutaj, słuchajcie, 4,8% alkoholu, ekstrakt też 12. Tak, no, są to piwa podobne. Ale widać od razu to pincie, dużo ciemniejsze, więc można powiedzieć mniej stylowe. Ale żadne nie jest jakoś zmętnione. Wszystkie przejrzyste, idealnie. No, może tutaj troszkę mniejsza klarowność. Tutaj natomiast wygląda to jak jasne pełne. No to może najpierw spróbujmy tego, który właśnie wygląda jak lagerek typowy. Bardzo podobne w aromacie jak to wcześniejsze Witbilowe, które nazwałem Mensenem. Czyli ta sama szklanka. Takie banany. Stare banany.
bym to nazwał. No ale goździki też mocno, dużo, dużo wyraźniejsze. Banany, goździki, no na pewno, więc można powiedzieć, że jest to piwo w stylu, można powiedzieć, no jest to piwo w stylu, po prostu. Wodniste, mocno wodniste. Jakieś charakterystyczne smaki, co bym tutaj odnalazł. No faktycznie banan jest, to wysuwa się na pierwszy plan, widać wyraźnie. Smakować wyraźnie. No ale tutaj znowu książęce złote pszeniczne. Spróbujmy następnego. Dużo ciemniejszego. O! Tutaj mi się kojarzy Pinta Bawarka. Pinta Bawarka. Chyba mój ulubione pszeniczne. Ma takie też cytrusową nutę w sobie. Nie wiem od czego to jest w sumie, ale bardzo mi się ta nuta podoba i jak nie lubię pszenicznych, to właśnie ta nuta sprawia, że dużo większą sympatią pałam do tego piwa od razu. No i smaku też dużo większa głębia. Na pewno więcej do zaoferowania ma to piwo. Ten goździk dodaje dużo charakteru. Nie jest to tylko banan pomieszany z wodą. Tak jak w przypadku tego szklance po Pink Mostach. Tutaj jeszcze Pyfolma. Sprawdzę jeszcze raz to. No ale nie. Nie ma podjazdu dla mnie. No cóż. Jest banan. Jest całkiem ok. Ale nie jest to jakkolwiek by nie poczuć tego piwa, przy którym bym został jakoś sympatyzował z tym, że tak powiem. To jest taki naprawdę dobry Weizen. Nie powiem, że wzorzec, bo wyczułem trochę cytrusów, ale jest to na pewno dużo bardziej ciekawsze niż piwo w szklance z Pięknych Mostów. Więc znowu Pinta wygrywa. No i oczywiście obstawiam, że Pinta to jest właśnie Funky Fluid. Natomiast w szklance po Pięknych Mostach mamy piwo z Browaru Mensen. I lecimy z ostatnim piwkiem. Ostatnie piwo jest w stylu ale, czyli piwo górnej fermentacji. Tutaj jest, pewnie nie będę pokazywał lepiej, bo tutaj można wyróżnić barwę. Jednym z tych piw jest EPA z Primatora, czyli English Pale Ale. A z drugiej strony, no właśnie rzeczony browar Mensen. Piwo górnej fermentacji, jeśli chodzi o Mensena, słuchajcie, to jest 5,5% alkoholu, 13 BLG. EPA z Primatora, no to BLG raczej nie napisali, natomiast alkoholu to jest 5, równo 5%. Okej, okay. Czyli teoretycznie powinny być zbliżone, ale tutaj widzę po barwie, nie są. Nie są to bardzo. To mi właśnie wygląda na Mensena. Tak powinien wyglądać moim zdaniem. No, może trochę za ciemne, ale mętność idealna, jak na Weizena. Okej. Okay. Tutaj natomiast dosłownie no, bardzo klarowne piwo. Taka bursztynowa poświata. No dobra, to może najpierw spróbujmy tego, który tak pięknie wygląda. Bardzo lubię tą barwę. Taka herbata. No. Pierwszy niuk. Co ja robię w ogóle teraz? Wzbudzam aromaty, żeby trafić nimi do nosa, jak będę je próbował. No bardzo słodowo. No to mi się wydaje, że jest taki typowy angielski ale, trochę słabszy. Wydaje mi się, można to piwo opisać jako nudną Anglię. Tak krótko.
czyli smaki głównie słodowe. Miel tam głównie na goryczkę postawiony. Goryczka jednak też w tym piwie nie jest za wysoka. Aromaty właśnie takie chlebowe, karmelowe. Coś na pograniczu, można powiedzieć. Ja akurat często lubię takie aromaty, bo kojarzą mi się z jednym z moich ulubionych stylów, bokiem, koźlakiem. Dla mnie jest po prostu przyjemne. I tutaj więcej nic nie mam dodania, jeśli chodzi o to piwo. Nie zachwyca, jest po prostu tym, czym obiecuję. No nie wiem, zobaczymy. Ale dobra, mamy drugie piwo. I tutaj już nieprzejrzyste, typowo wajcenowe, bym powiedział. W sumie w zapachu. Na pierwszy niuch powiedziałbym też takie wajcenowe. Poczułem tam troszkę banana, ale też jest słodowe. Natomiast dużo bardziej płaskie, tak bym to określił. Goryczka ma większą, to na pewno. Goryczka ma większą. Ale jest trochę kwaśne. Nie wiem, jakbym próbował po prostu tego piwa i kupił je, to stwierdziłbym, że jest trochę zepsute. To oba te piwa nie miały zamierzonej kwaśności i wiem, jeśli jest ten efekt, jeśli ja go czuję, to jest to efekt niezamierzony. No i tak, jest kwaśny. Pozostaje taka cierpkość na języku. Coś takiego, tak bym to określił. No i nie. Na pewno nie jest to przyjemne. No bardzo nieprzyjemne, a wtedy to jest pozostawia. Tutaj dużo lepszy. Taki herbaciany. No dobra, no to co? Obstawiam tutaj. Mamy Primatora Epe. Natomiast tutaj Browar Mensen. To, czym się sugeruje, no to na pewno wiecie, uprzedzeniem swoim. Natomiast myślę, że każde z tych piw, które piłem, jedno było kompletnie nieudane. Może nie, że kompletnie nieudane, ale nieudane. A drugie było w stylu jak najbardziej i propsowałem. Także myślę, że to jest kolejny case, gdzie Browar Mensen po prostu zrobił piwo, które nawet nie umiem opisać stylu. Tutaj kompletnie, jeśli chodzi o to piwo. Po tutaj dokładnie wiedziałem, że to jest nudna Anglia, to są słody, zero chmielu. Natomiast w tym piwie ja nie wiem, co się dzieje. Jest trochę kwaśne. Czy to jest ale? Okej, okay, może jest ale. Ale na pewno nie odpowiada mi. No to co, zapraszam na podsumowanie. Słowem podsumowania. Wy zobaczycie pierwsi, jeszcze przed Jackiem, wyniki naszego testu. W kolejności od pierwszego. Tutaj macie zdjęcie, w jakiej szklance było jakie piwo. Rzeczywiście tutaj można zauważyć, że w szklance Piwnych Mostów był Browar Mensen. I taka była prawda. Ja słyszałem wszystko to, co mówił Jacek i rzeczywiście okazało się, że Browar Mensen, no to była pszenica jednak klasę niżej. Tak, tak. To jednak Witbier był mniej jakościowy, twoim zdaniem. No, dużo. Drugie, czyli tutaj wchodziły wajceny, czyli Funky Fluid kontra Browar Mensen. I też możecie zobaczyć, że szklanka Piwnych Mostów to jest Browar Mensen. Czyli znowu sprawdziło się to, co Jacek przewidział. Czyli jednak Sandy z Funky Fluid było o klasę przynajmniej lepsze niż Browar Mensen. No i naprawdę, jeśli ktoś chce dobrego pszeniczniaka, to Sandy z Funky Fluid super. Zresztą tutaj można zobaczyć też, ja tu przybliżyłem kolor, to z waszej prawej strony to jest Mensen, z lewej Sandy. No,
jednak jest to różnica, jest to w jednym stylu, Weizen, czyli jednak no sorry. Ale nie, właśnie dla mnie było najśmieszniejsze to, że najbardziej Weizenowe rzeczywiście, było rozbożone. Rzeczywiście, tak. Jeśli chodzi o wygląd. No i słuchajcie, trzeci zestaw piw. Zobaczymy, czy Jacek zgadza wszystko. Po prawej waszej stronie Mensen, po lewej Epa z Primatora, no i Jacek znowu zgadza. Czyli Epa była, jest, Tongs, brawo. Epa była troszeczkę ciemniejsza, Mensen tutaj jaśniejszy. To akurat nie były dokładnie takie same style, natomiast one miały opierać się na tym samym, że to jest piwo górnej fermentacji, dość słodowe, lekkie, biednie, tak? Słodowe, o bardzo podobnym ekstrakcie, o bardzo podobnym zasypie słodowym, więc tutaj też możemy jak najbardziej porównać. No i słuchajcie, no Jacek, 3-3. Sorry, no. Słowo podsumowania z browarem Mensen. Tutaj, wielozbożowe. No... W sumie nie wiem, co to jest za piwo. Wygląda jak Weizen. Wygląda jak naprawdę klasyczny Weizen. Natomiast smakuje niejako i... No nie potrafię opisać nawet tego stylu, które to jest piwo. Okej, okay, było faktycznie, jak teraz sobie przypominam, było bardziej wyraziste od innych piw z tego browaru. Natomiast no, dupy nie urwało, no tak to opiszę. Kiedy ja to degustowałem, to wyczułem mokry karton i takie troszeczkę mokre zboże jako wadę. Mhm. No więc no, to też nie jest piwo udane, moim zdaniem. No dokładnie. Tutaj bierzemy na tapet. Na pewno moim zdaniem, jak degustowałem, to najbardziej udane z tych piw z browarem Mensen. No co nie świadczy dobrze o nim, tak? Następne mam piwo pszeniczne. Tutaj była nuda. Ja czułem, że piję po prostu książęce jasny lager pszeniczny. Dosłownie. Etykieta podobna i podobne się do pije. No. No tak, ja wyczułem lekką gumę balonową, która jest jakby efektem troszeczkę nieudanej fermentacji Weizena. No ja właśnie to samo co ty. Ja właśnie może tą gumę balonową nazywam zgniłym bananem, tak. No troszeczkę tak jest, bo to jest jednak nuta bardzo podobna do tych właściwych nut Weizena, jednak wynikająca trochę z wady, więc myślę, że to są bardzo bliźniacze nuty w tym piwie, nie? No ja taki deskryptor mam po prostu i nim się sugeruję. No i Witbier. I Witbier, no co tam było z Witbiera? No faktycznie było tam pomarańcza troszeczkę. To muszę przyznać, ale... No też niestety wyczułem po prostu tą nutę, że tak powiem, przeleżakowanego banana. Trochę tak, zgniły banan dla mnie. Tak. To jest właśnie, gdybyśmy wąchali taki banan, który jest przeznaczony tylko na mus, czyli już taki czarny banan z czarną skórką. To się, powiedzmy, mieści relatywnie w stylu. Ale Witbier nie powinien być zdominowany przez banana. On powinien być goździkowy, powinien być kolendrowy, powinien być lekki w odbiorze, a to piwo było jednak trochę molące dla mnie. Mimo tego, że to jest 12, to nie jest jakieś potężne piwo, tak? Słodowo. Nawet teraz jak wącham to piwo, to główna nuta, którą tutaj wyczułem, to jest banan. No, tego nie powinno być w Witbierze na pierwszym planie przynajmniej, tak? Tak, no jest mało stylowe, tak, tak. Jest mało stylowe. No także co? Podsumowując. Dużo krzyku. Mało klasy. Bym tak określił to. No, trochę tak. Krowa, która dużo muczy, mało mleka daje. I tutaj w przypadku browaru Mensen to dało... Ta krowa dała sporo mleka, sporo piwa. Jednak to piwo no jest kiepskiej jakości. Umówmy się. Jeśli ktoś zna wyznaczniki stylów, w którym te piwa są, jeśli no, troszeczkę tych piw spróbował, no to one po prostu nie wyróżniają się niczym, albo inaczej, wyróżniają się właśnie taką strasznie przeciętną jakością, bo w mojej opinii, nie wiem jak w twojej, one nie są tragiczne. One nie są jakoś po prostu, które obrażają wrażenia świadomego konsumenta piwa. No nie, no to są piwa, ale... znaczy dla mnie to są piwa, które mogłyby być wydane przez koncern. Dla mnie są to piwa, których mogłoby nie być. No tak, to mogłoby piw nie być, to po pierwsze, a po drugie, jakby to są piwa z kompanii piwowarskiej dla mnie.
Dosłownie. No tak, taka jest prawda. I właśnie tu jest ten element, który zwraca moją uwagę szczególnie od kilku miesięcy, czy nawet no powiedzmy roku, czyli wpływ marki na jakość piwa danego, nie? Bo ja pracowałem kiedyś, słuchajcie, w browarze i robiliśmy etykiety dla różnych firm. Takie okolicznościowe, powiedzmy takie, które były indywidualne dla danego klienta, ale piwo bazowe staraliśmy się, żeby było dobre, po prostu, żeby to było nasze flagowe piwo. Natomiast tutaj to jest piwo kontraktowe, czyli to nie jest fizyczny browar, tylko są to ludzie, którzy powiedzmy nadzorują proces tworzenia tego piwa pod marką Mencen, czyli pod marką, pod self-brandingiem, kurczę, kolesia związanego z polityką bardzo mocno. No i jednak to nie udało się i piwo to się sprzedaje tylko i wyłącznie dlatego, że ten człowiek jest politykiem i również dlatego my staraliśmy się je spróbować, żeby dowieść, że będąc obiektywnie takim bezstronniczym, no bo ja tych próbował piw jednak nie wiedząc, które to są, no to dowiedzieliśmy, że one są no słabe po prostu. No. No kompletnie nie są to piwa, można powiedzieć, że okej, są w stylu, ale nie są w stylu. No, no dokładnie. No jakiekolwiek piwo tak naprawdę weźmiemy, wzięliśmy dłuższy zestaw piw. Wzięliśmy piwa z Brewery Funky Fluid, który jest teraz na topie, ale też warto wspomnieć, że Brewery Funky Fluid uważał w tym roku ponad 100 piw. Tak? Ponad różnych 100 piw. I nie przeszkodziło im to w uważeniu Hefeweizena, który jest tam pewnie klasowy. Po drugie, mamy browar Milicz, który jest malutkim browarem, który tak naprawdę na Dolnym Śląsku można tylko kupić. No, sprzedaje wokół komina. Generalnie Jacek wozi piwa po zaprzyjaźnionych sklepach, hurtowniach, pubach i poza tym nie wychodzi dalej w Polskę, bo po co? Bo to mu jest niepotrzebne, nie? Tak, więc malutki browar. No i po trzecie klimator, browar czeski, który waży dużo. Waży tak, że no, sprzedaje w Polsce. Tak. I tak naprawdę ich pszeniczne, Weizen akurat, no... Szapoba. Tak, szapoba i to po pierwsze, a po drugie jest do kupna no, wszędzie. Wszędzie. Gdzie tylko w delikatesach naprawdę można spotkać klimatora Weizena. I mimo to, że ważą na taką skalę, spokojnie po prostu potrafią uważyć English Pale Ale, tak? Czyli Pale Ale'a opartego głównie na słodach, który jest klasowy i jest po prostu, można powiedzieć, idealnie w stylu. Słuchajcie, no sprawa jest osobista dla każdego z nas i panie Sławomirze Mencenie, pan się nie znasz na piwie, ponieważ pan mówisz o tym, że te piwa są dobre, że te piwa są gdzieś tam wyselekcjonowane, że panu smakują, no to przykro mi, no bo te piwa są nie w stylu, są niedobre i świadczy to o tym, że był to bardziej gest taki marketingowy, aniżeli gdzieś tam zrobiony z pobudek czysto gdzieś tam hobbystycznych czy entuzjastycznych. Sorry. Dokładnie. Tu jest choineczka, tak jak widzicie. I można powiedzieć tylko takie zdanie, że wesołych świąt. Wesołych świąt. Zdrowych. Po fińsku nie wiem, jak się mówi. Nie, słuchajcie, no zdrówka, bo to są takie popieprzone święta pod tym klimatem takim pandemicznym. Degustacji dobrego piwa na pewno Wam życzymy, żeby na Waszym stole wigilijnym znalazło się jakieś dobre piwo, warte uwagi, nie tak jak tam sobie stoi. Udanego Sylwestra, oby. Do 19. Do 19, tak. Ale do zobaczenia w nowym roku. Siemanko. Cześć.